o karnawałach rozmawiamy dzisiaj. W sumie karnawał jest, prawda? Jeszcze trwa. Tak nie czuć tego, nie widać. Choć podobno gdzieś nawet się odbywał, tak więc widzę, że ktoś nas słyszy, tak więc nie gadam sam do siebie w międzyczasie. Także rozpoczynamy transmisję na Facebooku. Witamy was serdecznie i przyznawajcie się od razu, kto się bawił, gdzie to było, chyba w Nysie, tak? W jakimś klubie 200 osób czy ileś się bawiło. To znaczy, że ludzie są tak naprawdę spragnieni chyba dyskoteki zabawy. Podnosić ręce do góry, kto ma ochotę pójść na jakąś zabawę. Ja mam ochotę pójść do restauracji, zjeść normalnie jak człowiek. Tak, siąść sobie przy stoliku, napić się. Sylwek, zebranie tych, stowarzyszenie, czy tam zebranie klubu miłośników strajku przedsiębiorców. To więc nie była impreza, to było spotkanie. Tak? A to przepraszam, to ja nie jestem w temacie, tak więc, ale ja teraz nie mam czasu, chodzę do szkoły, właśnie też nie, tak teraz poważnie rozmawialiśmy z Darkiem, Darek mówi, chętnie bym wrócił do szkoły, ja mówię, widzisz, a jak tak chodzę w sumie już drugi tydzień do szkoły i tak uczę i tak latam między zdalną lekcją a stacjonarną, bo wiecie, że jeden trzyb pracuje i pewnie niebawem też pozostali wrócą. Obecnie to taka ciekawostka na początek, wiem, że odbiegam od tematu, obecnie zastanawiam się, jak to WF-y wdrożyć. Szczerze się nie dziwię, bo zawsze współczułem WF-istom, jak tu można zdalnie uczyć WF-u, narażając dzieci na to, że coś tam w domu potkną, stłuczą lub coś takiego. Tak więc jeżeli mamy WF-istów, pozdrawiamy serdecznie, naprawdę podziwiam. Natomiast słuchajcie, dzisiaj spotykam się w troszeczkę innym zamiarze, ja bym tak to powiedział i powiem nawet, Darek, my już też o tym w sumie zdążyliśmy przerobić nawet trzy tematy, to prawie jak jesteśmy jak te panie czekające w kolejce na szczepienia, nie? Że tyle obgadamy, jak się... Panie czekające chyba na zapis na szczepienie, a nie... Już... Nie, na zapis to się nie czeka, na zapis się dzwoni i się słyszy, że już nie ma, tak więc... więc słuchajcie, jeszcze zdążyliśmy porozmawiać o pogodzie. I Darek się pytał, czy całe 40 kilometrów ode mnie mieszka. No może dobra, bo ty mieszkasz w tej gorszej części Radomia, to 42. I słuchajcie, nie wiem jak u was, dajcie nam znać, czy u was też tak sypnęło. Ostrzeżenia są tak naprawdę na wschodniej Polsce, że zamiecie, śnieżyce i tak dalej. Powiem, wczoraj była wiosna, a dzisiaj znowu wszystko zasypane. Nawet miałem ochotę, przydałoby się takie place manewrowe, żeby poćwiczyć ślizganie, bo pieskarki zanim się obudziły, to można było naprawdę sobie troszeczkę potańczyć na tym. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo dzisiaj będzie o Photoshopie, czyli teoretycznie o fotografii, a nawet praktycznie o fotografii i o obróbce tej fotografii. Ja fotografem, tak. Amatorem, bardzo amatorem jestem, tak posiadałem nawet lustrzankę z 2008 roku, to tak, żeby nie ten, natomiast zawsze pamiętam, że zima to był taki okres, gdzie jednak ten balans bieli i te kolory i tak dalej, jeżeli nie było słońca, to tak naprawdę ciężko było cokolwiek wyciągnąć. I tu chyba rzeczywiście, żeby skorzystać z pomocy różnego rodzaju programów. Ja pamiętam, miałem takie one on one chyba się nazywało, takie pluginy, którymi automatycznie poprawiały pewne jakości, więc liczę na to, że dzisiaj co nieco się od ciebie dowiem, chociażby na przykład jak sobie poradzić w takich zimowych plenerach, gdzie wszystko jest białe. Algorytmem, ale jednak co ręcznie suwaczek podniesiemy, to ręcznie. Tak, jeśli chodzi o śnieg, to ja jako fotograf chciałbym, żeby on się utrzymał chociaż jeszcze do końca tej niedzieli, bo mam w sobotę sesję plenerową, rodzinną i chciałbym ją zrobić w lesie, właśnie w śniegu. A co do godzin, no to zdecydowanie zimą godziny poranne, czyli od wschodu słońca tak do 11, 12. Tak robimy zdjęcia. Wtedy są najładniejsze, jeżeli jak jeszcze jest takie niebo błękitne, słoneczko, no to jest idealny czas, idealne możliwości do fotografowania. Świetnie. No dobra, słuchajcie, to ja nie przedłużam, zostawiam was z Darkiem, ja tylko dodam jeszcze, że tak mamy dzisiaj taki webinar z podstawami Photoshopa, natomiast jeżeli bylibyście zainteresowani nad takim webinarem pro, czyli takie 3 godziny z Darkiem, gdzie będzie można usiąść
po kroku przez tego Photoshopa przejść, to zostańcie z nami do końca, bo ja później będę, wrzucę wam w międzyczasie link do wydarzenia na Facebooku, ale później o tym opowiem, bo organizujemy taki webinar, gdzie co prawda jest płatny, ale nie są to wcale kolosalne pieniądze i naprawdę jeden na jeden z Darkiem, bo to są małe grupy, można przepracować wszystko, włącznie z obrabianiem od razu własnych zdjęć. Ale póki co, słuchajcie, zostawiam was godzina z fotografem. Możecie nie, w sumie źle, przepraszam, źle zacząłem, myślałem, że niektórzy cię znają, może nie wszyscy znają. Darek ma dwa zawody. Jeden wyuczony, a drugi douczony, mianowicie na co dzień od poniedziałku do piątku w takich godzinach dopołudniowych jest historykiem. I tak też realizuje się, pracując w szkole podstawowej w Radomiu. Natomiast słuchajcie, wieczorami, a szczególnie w weekendy, przeobraża się w bestię i łazi po weselach, imprezach, a także jeździ po chrzcinach i robi inne rzeczy. Jest wziętym radomskim fotografem, który naprawdę tego cyka sporo. Już nawet mówię, nie podsyłaj mi już nic więcej, bo już ileż mogę patrzeć na te twoje zdjęcia, w kompleksy wpadam, że ja nigdy takich nie będę robił. No oczywiście Photoshop to praktycznie, można by powiedzieć, że jest jego kochanka, bo żona Magdalena jest bardzo często zazdrosna, że zamiast położyć się z nią do łóżka, to on siedzi coś przy tym komputerze. Zwróćcie uwagę, nawet ja siedzę przy normalnym tak stole, na normalnym krzesełku, a Darek to siedzi na krześle takim, bo wiadomo, że spędza tam dość długo czasu. Prawda, Darek? Więc musi być wygodnie, ja tylko powiem, jeden z moich byłych uczniów, który jest fotografem, pozdrawiam Bartka Wolińskiego, jest dość znanym fotografem sportowym, kiedyś mi opowiadał, że jedno zdjęcie edytował w Photoshopie aż 13 godzin. Więc podziwiam. Ale tak jak mówię, ja już nie przedłużam, zostawiam was z Darkiem i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a przy okazji nauczycie się czegoś pożytecznego. Tak więc Darek, ja znikam, jestem na czacie, będzie nagranie i certyfikat też będzie pod koniec. Dziękuję za to wprowadzenie, Sylwku, aczkolwiek chciałbym pewne rzeczy zdementować. Żona na pierwszym miejscu, a dalej praca i pasje. Tak, fotografia jest to drugi element mojej dziedziny. Pierwszy to jest historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Oj, dobrze, no nie chciałem już tyle dodawać. Oficjalnie oczywiście jest żona, zawsze jest na pierwszym miejscu, tym bardziej, że to się nagrywa i żona będzie mogła obejrzeć później, tak więc... Tak, słuchajcie, pierwsza rzecz, Sylwester wspomniał o kwestii finansowej, jeśli chodzi o Adobe Photoshop. Rację, Adobe Photoshop jest programem płatnym, dlatego że jest to profesjonalny program graficzny, profesjonalny program fotograficzny. I słuchajcie, tutaj ja pokażę wam na ekranie oficjalną stronę adobe.com z produktem dla i pakietem dla fotografa. Świat poszedł do przodu i Adobe też poszło bardziej w stronę przeciętnego klienta, nie tylko profesjonalnego, i dało możliwość kupienia oficjalnej, standardowej licencji Photoshopa w pakiecie miesięcznym. Co to znaczy? To oznacza, że nie płacimy rocznie za cały Photoshop, za cały pakiet, tylko możemy sobie w pełni legalną wersję z najnowszymi aktualizacjami mieć na komputerze, ściągamy ją, wszystkie jakieś upgrade'y, unowocześnienia programu, nowe wersje są automatycznie nam udostępniane w ramach naszego pakietu. I słuchajcie, jeśli chodzi o cenę, bo to jest, cena jest naprawdę atrakcyjna, bo zawiera w sobie dwa kluczowe programy, Photoshopa i Lightrooma. Ja nie potrafię już bez nich pracować. Zobaczcie, cena to jest 12,29 euro miesięcznie. Ja tutaj wezmę kalkulator walutowy i obecnie 12,29 euro w przeliczeniu na złotówki to jest 55 zł 84 grosze. Za profesjonalny pakiet dwóch programów Photoshopa wraz z najnowszymi dodatkami, aktualnieniami i całym tym zapleczem, więc naprawdę
naprawdę warto. A dzisiejszym webinariem wraz z Sylwkiem i Fundacją Inspirujemy chcemy Was wprowadzić w świat Photoshopa, wprowadzić w świat tej grafiki komputerowej już w troszeczkę wyższym stopniu niż dotychczas. Na początku pokażę pewne podstawowe elementy i funkcjonowanie programu, gdyż nawet 3 godziny jest czasem zbyt małym, wielokrotnie małym, żeby ogólnie opowiedzieć o całej koncepcji programu i o tym, jak to wygląda. Ale na sam koniec pokażę Wam projekty, które są stricte wykonywane w Photoshopie i tylko w Photoshopie, w edukacji, w szkole. Jak ja wspieram moją szkołę, wspieram swoją placówkę oświatową tymi umiejętnościami, które posiadam, a które chciałbym, żebyście wy też posiadali. Po uruchomieniu programu mamy panel startowy. U mnie troszeczkę tylko inaczej wygląda ze względu na to, że ja mam tutaj na dole ostatnie otwarte projekty i on tutaj nam pokazuje. Natomiast w pierwszym uruchomieniu będziemy mieli bez tych elementów. Jest tak dużo rzeczy, które chciałbym Wam przekazać i powiedzieć, że jeżeli będą jakieś dygresje, to z góry przepraszam, ale będą wynikały z tego, że wiele umiejętności, wiele narzędzi w Photoshopie jest powiązanych ze sobą. Jeszcze zanim przejdę konkretnie do pokazania pracy, chciałbym Wam pokazać, że ja pracuję na tablecie graficznym. Jest to rysik, tablet graficzny, zakupiony dużo, dużo wcześniej niż pan minister nam to zaproponował, ale wielu nauczycieli wiem, że skorzystało z tej formy i kupiło sobie tablet graficzny, który w programach graficznych, w programach tutaj edytorskich naprawdę spełnia się w 100%. No ale przejdźmy już tutaj bezpośrednio do programu. Żeby zacząć nasz projekt, mamy na górze informacje. Wersja językowa, jeszcze wspomnę. Po ściągnięciu i zainstalowaniu wybieramy wersję językową. Jest dostępna wersja językowa po polsku, także jeżeli ktoś nie zna angielskiego, śmiało możemy tutaj działać po polsku. Mamy górne menu, jest to plik, edycja, obraz, warstwa, tekst, zaznaczanie, filtr, 3D, widok, wtyczki dodatkowe, okno i pomoc. Nie będziemy omawiać każdej z nich, bo nie mamy na to czasu, natomiast przejdźmy do głównej elementu, czyli plik i tutaj mamy menu, w którym wybieramy nowy. Photoshop domyślnie sugeruje nam wbudowane zestawy rozmiarów z kartki papieru, pliku projektu, na którym będziemy pracować i który pracujemy, od ostatnio używanych poprzez zapisane, fotografia, czyli projekty stosowane w fotografii, do drukowania, czyli zobaczcie A4, kompozycje i ilustracje. Jeżeli ktoś robi, projektuje logo, to taka siatka z pikselami, kropką na pewno będzie mu przydatna. No jeżeli projektujemy stronę internetową, robimy design strony internetowej, też mamy już dostosowane wersje. Oczywiście Photoshop też pokazuje nam pewne szablony, tak jak w Canwie, które możemy wykorzystać. Jeżeli chcemy nasze umiejętności graficzne wykorzystać do, nie wiem, tworzenia aplikacji graficznych, wersji elementów graficznych pod aplikacje, mamy tutaj, jak one będą wyglądały, mamy tutaj domyślne rozmiary tabletu, telefonu, no i mamy film i wideo w zależności od tego, co będziemy robić. Ja tutaj wejdziemy w standardową wersję, czyli drukowanie i A4, ale jeszcze spójrzmy tutaj, słuchajcie, na prawą część tego menu.
W zależności od tego, w jakiej metryczności chcemy pracować, czy są to piksele, cale, centymetry, milimetry, punkty, możemy sobie tu ustawić. Jeżeli ktoś pracuje i robi grafikę pod stronę internetową, na pewno będzie sobie ustawiał tutaj na piksele. Jeżeli ktoś się bardziej czuje w milimetrach niż w centymetrach, ustawi sobie na milimetry. Ja natomiast dla naszego projektu ustawię tutaj centymetry 20 i 32 setne na 27. Standardowa kartka A4 to ma, zobaczcie tutaj, 21 na 29 i 7. Możemy też orientację zmienić sobie z kartki papieru z poziomej na pionową. Automatycznie nam Photoshop przerzuca tutaj szerokość i wysokość. No i rozdzielczość. Coś, co jest istotne w projektowaniu. Jeżeli projemy projekt do wersji internetowej, no to 72 dpi spokojnie wystarcza. Natomiast jeżeli robimy ulotkę, wizytówkę, projekt, który będzie wykorzystywany w drukach wielkoformatowych, no automatycznie ta rozdzielczość musi być większa. Tak, żebyśmy nie widzieli po wydrukowaniu pikseli i tego wszystkiego rozmazania. Ja tutaj domyślnie zostawię 300 pikseli na cal. Kolor. Typ koloru. Mamy domyślnie RGB, czyli Red, Green, Blue. To jest skala kolorów, w której będziemy pracować i w której pracują monitory, zwykłe monitory, zarówno te laptopowe, jak i półprofesjonalne. I tą kolorystykę stosuje się w internecie. Natomiast kolorystyka cmyk, jeżeli będziecie projektować ulotkę, będziecie projektować baner, no to musicie już w tych kolorach pracować. Jeśli chodzi o podobne programy, jeszcze tak na marginesie wspomnę, GIMP. GIMP powstał na podstawie właśnie takiego użytkowania jak Photoshop, tylko że GIMP jest open source, czyli jest otwarty, no ale GIMP z tego co kojarzę nie ma kolorów cmyk. Trzeba to inaczej sobie radzić. Zawartość tła biały. No i utwórz. Mamy kartkę papieru. Kolejna ważna rzecz. Po lewej stronie mamy główny element, najważniejszy, głównych narzędzi Photoshopa i po prawej, no już takie rzadziej używane. Wszystkie te narzędzia są, zobaczcie, jak widzicie, mają taki element pływający, czyli mogę sobie złapać, przesunąć na lewo, na prawo, bądź zobaczcie, ja tu mam dwa monitory i w tej chwili znika na drugi monitor i wszelkie narzędzia, wszelkie warstwy okna mogę sobie przerzucić na lewą stronę i pracować tylko i wyłącznie nad samym projektem. Najważniejsza i podstawowa rzecz, jeśli chodzi o pracę w Photoshopie, i od tego chciałbym zacząć, zanim omówię pokrótce narzędzia, są to warstwy. Ja wyciągnę ten element. Łukasz Gierek, znany nam, kiedy prowadził lekcję, webinar dotyczący koloryzacji starych filmów, też zwrócił i opowiadał wam o tym narzędziu i o tym ważnym elemencie, jakim są warstwy. I ja też powtórzę ten przykład, który on powiedział, że wyobraźcie sobie, że warstwy to są kolejne kartki papieru, które nakładamy na projekt. Kolejne poziomy, nie wiem, jeżeli wyobrażamy sobie budynek, to są kolejne piętra. I w zależności od tego, na której warstwie pracujemy, możemy ją włączać, wyłączać i możemy ją edytować. I to samo jest w GIMP-ie. Dlaczego to jest ważne, żeby pracować na wielu warstwach, a nie na jednej? Z prostego przykładu, bo jeżeli robimy projekt, plakat, męczyliśmy się, pracowaliśmy 3-4 godziny, wszystko robimy na jednej warstwie i chcemy zmienić jakiś element, tło, kolor, fragment, no niestety nastręcza to wiele problemów i trudności. Natomiast jeżeli każdy element mamy ważny dla nas na osobnej warstwie,
jest to już inaczej wygląda. Ja dla przykładu, zobaczcie, wezmę przycisk B, czyli pędzel. I tutaj mamy takie dwa proste kwadraciki. Są to kolory pędzla, które aktualnie będziemy używać. Ja złapię i przeciągnę. Zobaczcie, to jest na chwyć i upuść. Też ta metoda działa. Napiszę sobie literkę W. O. Zobaczcie, napisałem ją, narysowałem na jednej z warstwie, nie na tej głównej, na której mamy kartkę papieru białą jako tło. Ja ją wyłączę, to ta, którą pracujemy, jest przezroczysta, bo ta warstwa, kolejna warstwa, którą tworzymy, one nie mają koloru, one są przezroczyste. To takie, ja powiększę wam, takie biało-czarne, biało-szare kropki, kwadraty, oznaczają, że warstwa jest przezroczysta. Dla ciekawości, loga i część grafik, która jest wykorzystywana w internecie, zapisujemy jako format z przezroczystością, czyli nie jako JPEG, ale jako PNG. No i teraz tworzę sobie kolejną warstwę, naciskam sobie tutaj dwa razy, no i pojawia nam się próbnik kolorów. Zobaczcie, gama kolorów, niesamowita, jaką tylko sobie chcecie. Możemy zmieniać kolor, nasycenie tego koloru. Co jeszcze? Po prawej stronie, w samym tym menu, mamy bardzo dużo informacji. Jak wiecie, komputer nie rozróżnia kolorów, tylko kolor traktuje jako symbol, jako numer. W internecie kolory, każdy kolor ma swój kod. Zobaczcie, hashtag 0E7B2F. To jest kolor tej zieleni. W kolorach RGB jest to 14 czerwonego, 123 nasycenia zielonego i 47 niebieskiego. Stricte 100% czarny to jest 000. W cmyku, zobaczcie, czyli w tym drukarskim elemencie jest to 75% cyjanu, magenty 68%, Yellow 67 i Black 90. A zobaczcie na zapis internetowy, jest to 000060, a jeśli przejdziemy na kolor biały, mamy to FFFF, czyli 6 razy F, i zobaczcie, 255, 255, 255, to jest kolor biały. Oczywiście nikt nie znał człowieka, który by znał wszystkie kolory w hashtagach, no nie ma to sensu. Wielki był, żeby się ich uczyć. No i weźmy sobie, o, może czerwony, skrajny kolor. O. I zobaczcie, teraz drugą literę. O. Tutaj takie W. Każda z tych liter jest na osobnej warstwie. Zarówno czerwone, jak i czarne. Jeżeli uznam, że bardziej podoba mi się czerwone, wyłączam i chcę zobaczyć, jak rysunek będzie wyglądał z samym czerwonym. O! Wyłączam inną warstwę, widok, patrzę na czarny. Co jeszcze? Każdy element, który rysujemy na warstwie, możemy przenosić. Ja używam już odruchowo skrótów klawiszowych, natomiast tutaj pierwszy element, takie strzałki, pierwsze narzędzie, które nam pozwala przesuwać dany element, i co jest ważne, żeby przesunąć dany element, musimy mieć zaznaczoną warstwę, na której pracujemy. Zobaczcie, jeżeli pracuję na czarnej, przerzucam czarną. Jeżeli mam czerwoną, przerzucam czerwoną. Zobaczcie, nachodzą na siebie. Spoko. Oczywiście z kontrolem, trzymając lewy kontrol, też mogę tutaj klikać i wybierać sobie poszczególne narzędzie, znaczy poszczególną warstwę, ale to już taki bardziej zaawansowany element. Kolejna rzecz. Mamy krycie. Jeżeli chciałbym, żeby to krycie tego czerwonego było mniejsze, krycie warstwy w stosunku do
tego czarnego. Zobaczcie, jeżeli wezmę 50% będzie to przenikało jedną przez drugą. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, o warstwy. Przerzucam kolejność warstw jednej na drugiej, też ma znaczenie. Jeżeli złapię i przerzucę czarną pod spód, znaczy czerwoną pod spód, czarne jest na wierzchu. Zwiększę z powrotem tutaj przezroczystość i zobaczcie. Naciskam B brush. W ogóle Photoshop ma mnóstwo pędzli, które możecie sobie raz sami tworzyć. Możecie korzystać z wgranych już w Photoshopie, ale też mnóstwo jest ludzi, grafików, którzy tworzą pędzle w zależności do tego, co robimy, co chcemy robić i jak to wykorzystujemy. Ja mam tutaj taki fajny pędzel do szkicowania, którym rysuję. To jest jeden z moich ulubionych pędzli, jeśli chodzi o też o pisanie i robienie wizualnych notatek, bo taka ciekawostka też, jak prowadzę lekcję, włączam Photoshopa, robię sobie stronę na czarno, wybieram sobie kolory i prowadzę, piszę, omawiam lekcje. Robię to też odruchowo, o wiele lepiej mi się pisze tutaj i rysuję w Photoshopie, ale to jest kwestia wprawy i umiejętności używania tabletu graficznego. Monika miała taki webinar, w którym pokazywała wam różne aplikacje, jak wygląda wirtualne pisanie i w której aplikacji to wychodzi lepiej, czy ręcznie na tablecie. Zobaczcie, zmienię sobie kolor, żeby pokazać dany element. I jeżeli nacisnę F5, czyli tutaj po prawej stronie menu pędzla, mogę jego rozmiar też zmieniać. W tej chwili mam 7 pikseli, to jest, zobaczcie, dość mały, ale mogę go zwiększyć, powiedzmy, do 40 pikseli i on jest automatycznie tutaj grubszy. Oczywiście też są skróty klawiszowe na to. Ja mam też dodatkowe już wgrane pędzle, które używam automatycznie, żeby coś zaznaczyć uczniom, podkreślić, zmniejszę rozmiar tego pędzla, tak żeby zaznaczyć ten obszar, który chciałbym wam pokazać w pracy. O, jeszcze troszeczkę. O. Zobaczcie, robię to cały czas na tej warstwie. Widzicie? Na tej, co jest czerwone. Natomiast jeżeli teraz wezmę nową warstwę, wejdę na górę, przerzucę ją, bo chciałbym, żeby ona była na górze, zmienię kolor na żółty, pomarańczowy, o, taki. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten element tutaj, co tutaj się będzie działo. Mogę też zrobić w ten sposób, o, żebyście zwrócili uwagę na te elementy. One, jeśli mamy tutaj warstwy, będą się zmieniały w zależności, jak przeniesiemy warstwę. Jeżeli W będzie pod spodem, no to zobaczcie, D czerwone jest na górze. Jeżeli tutaj, no to automatycznie jest inaczej. Te warstwy możemy oczywiście po kliknięciu dwa razy zmieniać nazwę. Im większy projekt, tym więcej warstw, tym rozmiarowo też pod względem megabajtów projekt zajmuje, ale dobrze jest trzymać wersje robocze, bo nigdy nie wiadomo, kiedy sobie do nich wrócimy. Napiszę sobie W czarne. W czarne, a tutaj dwa razy kliknę, mamy W czerwone. W ten sposób, jeżeli mam sporo warstw, orientuję się, który element jest który. Czyli zobaczcie, mamy pędzle, mamy warstwy, mamy ich przezroczystość. I jeszcze oczywiście warstwy mają swoje style, ale to już na inny temat. Kolejna ważna rzecz, którą chciałbym wam pokazać, jest to panel nawigator. O, tu wyłączę ten histogram, też nam nie jest potrzebny. O, widzicie? Nawigator pokazuje nam nasz projekt cały. Możemy
poprzez nawigator zwiększać, zmniejszać, powiększać projekt. Natomiast ja przesuwam się, trzymając spację, pojawia nam się rączka, czyli możemy tutaj machać po całym projekcie, przesuwać się. Ctrl plus i Ctrl minus jest to opcja powiększania i zmniejszania naszego obszaru roboczego, niekoniecznie korzystając z nawigatora. Darek, ja przepraszam, tylko się włączę, żeby sobie tutaj, co niektórzy cię pomyśleli, moi drodzy, tata Darka to jest Łukasz Gierek, jeden z naszych programów, o którym wcześniej Darek wspomniał, tak więc witamy cię, Łukaszu, miło nam, że dołączyłeś, tak więc nie, spokojnie, nie mamy tutaj troli w trakcie webinaru, tak, ale na Geek Meetingu Łukasz Welt, tata Darka postanowił troszeczkę Darkowi pouprzykrzać życie i zadawać mu oczywiście niestosowne pytania. A przy okazji Łukasz będzie w lutym o cyberbezpieczeństwie namówił i powiem to przy wszystkich. Łukasz, czekam na maila od ciebie, jakbyś nie doczytał na czacie. Na Messengerze. Tak więc Darek, nie przeszkadzaj sobie, a wszystkich Państwa oczywiście z góry przepraszamy za Łukasza, który również jest z Radomia. Tak więc to wszystko jakby tłumaczyło. Łukaszu, specjalnie dla ciebie postaram się na szybkości, proszę, patelnia i naleśnik, może jakiś, o. Oczywiście umiejętność w tym momencie szybkiego rysowania to jest a la Paint, ale zobaczcie, wykonywanie notatek wizualnych dla uczniów w takim tempie jest naprawdę bardzo fajną i przyjemną sprawą, jeśli chodzi o Photoshop. Także wróćmy jeszcze do tego tutaj nawigatora. Możemy sobie powiększyć, zmniejszyć. Tutaj nam pokazuje w procentach, dla ułatwienia mamy ikonki takiej góry, która jest większa, mniejsza, czyli też daje nam w sposób wizualny Photoshop, jak to narzędzie powinno działać. Ja w tej chwili, słuchajcie, otworzę sobie projekt, który wykonywałem dla szkół i na tym projekcie pokażę wam pewne rzeczy, tak żebyście też mieli uzmysłowienie, jak to wszystko wygląda. Ja odruchowo nacisnąłem skrót klawiszowy, żeby otworzyć, natomiast każdy projekt możemy plik otwórz, nie nowy, tylko plik otwórz przez Ctrl E. I tutaj wam otworzę, o, plakat może, jeśli chodzi o ulotka hejt, o. Zobaczcie, to jest projekt ulotki, jak widzicie tutaj są warstwy, na których ten projekt się opiera, który przygotowałem dla moich uczniów ze szkoły do klasy wychowawczej, dotyczący hejtu. Każdy z nas jako nauczyciel ma wiedzę i informacje na ten temat i to jest projekt, który był przygotowany w wersji do druku. Ja wyłączę teraz w tej chwili wszystkie elementy, żebyście widzieli, jak wygląda bezpośrednio ten projekt. O. Słowa ranią, szczególnie w internecie, nie pisz niczego, czego nie jesteś w stanie powiedzieć na żywo. Twój komentarz zostanie w sieci na zawsze. I oczywiście, zobaczcie, tu jest nawigator, pokazuje nam wielkość tego projektu, ja tu sobie go zmniejszę, bo on na razie nie jest mi tutaj w żaden sposób potrzebny. Zobaczcie, specyfika tego projektu jest w pikselach, jest to 2480 pikseli, natomiast centymetry to jest 21x27, czyli to jest ulotka A4, wydruku A4. Oczywiście potem można ją sobie zmniejszyć, jeżeli chcecie, do innej wielkości i tak dalej. Ale teraz, jak działają warstwy i dlaczego praca na warstwach jest ważna? Zacznijmy od tego, że wyłączę pozostałe, które nie były mi potrzebne, tą sobie wyrzucę. Te niewidoczne, które nie zostały użyte. O. Zostawię tą główną. Widzicie, to była podstawa, baza pracy projektu, czyli tło. Jeżeli chciałbym sobie na przykład zmienić tło tego projektu, no bo stwierdzam, że granat jest taki średni,
ale chciałbym mieć zbliżony kolor, a nie pamiętam numeru tego koloru. Zobaczcie, tu jest taki próbnik. Naciskam i zobaczcie, tu się kolor zmienił. Pokazuje mi, jaki to jest kolor. Że to był ten. No i ja bym chciał, żeby był troszeczkę jaśniejszy. O, przyciągam sobie tutaj. Tu są kolory, numery. O. Biorę wiadro z farbą i wypełniam. Wypełniam, patrzcie, na tej warstwie, którą mam tutaj zaznaczoną. I patrzę, różnica kolorów, czy no może, a nie, może jednak ta ciemna będzie lepsza. Chociaż jak zobaczymy, włączymy wszystkie warstwy i zobaczymy, jak ten projekt będzie ostatecznie wyglądał, może na tamtym kolorze inaczej. Kolejną rzeczą, którą robiłem, no może nie w kolejności graficznej, bo to też, jeżeli jesteście projektantami, jesteście, macie taki, robicie projekt, to wiecie, że pewne rzeczy wychodzą w trakcie, coś się zmienia, coś się dodaje. Nie opisuję, to też jest błąd, no akurat tu jest mała ilość warstw, więc nie opisywałem każdej z poszczególnej. Natomiast jeżeli mój projekt by miał około 100 warstw, to bym musiał robić grupy i poszczególne elementy, dlatego żeby mi było łatwiej później go na nim pracować bądź edytować. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, jest ta grafika. Ona sama w sobie, zobaczcie, wygląda w ten sposób. Jej krycie to jest 59%. W 100% ona wygląda tak, jeżeli włączymy sobie, o. Natomiast warstwy mają też różnego rodzaju takie swoje właściwości. I zobaczcie, co się dzieje, jeżeli będę miał rozpuszczanie, może tutaj na elemencie graficznym dokładnie nie będzie widać, ale zobaczcie, ciemniej pozbawia białych elementów dany projekt. Jaśniej tylko pokazuje te białe elementy tego projektu. Ekran rozjaśnia, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, no możemy sobie tutaj tymi elementami, funkcjami warstwy zmieniać. Ja sobie zmniejszę na 50, o 46%, tak żeby zostało. Idziemy dalej. Czyli mamy tło. Kolejną rzeczą mamy elipsę. Elipsa jest kształtem. To też... od razu kolejna rzecz, która trzeba wiedzieć. Photoshop jest programem bitmapowym. Nie pracujemy na grafice wektorowej, tylko na bitmapach. Czyli tutaj im większa rozdzielczość, tym więcej pikseli na cal i ta jakość jest lepsza. W grafice wektorowej kropka jest, są to takie małe kropki, które tworzą obraz i je możemy rozciągać. Tutaj, jeżeli obraz jest słabej jakości, jest to bitmapa, po zwiększaniu jego jakości w górę, no my rozciągamy te piksele, no i nie do końca ładnie to wszystko wygląda. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o elementy graficzne, były elementy uzupełniane, jeśli chodzi o czcionki. Często zdarza się tak, że mamy fajną czcionkę, ale nie ma w nich zmiękczeń. OM sieci życzy. My jako graficy często dorabiamy te końcówki, bo no, nie wszystkie koncepty są związane z polskimi końcówkami. No i zobaczcie, tutaj po kolei włączam poszczególne warstwy i zobaczcie, jak to... tutaj jest ten ogonek, o. Ja powiększę. O, żeby było widać. Ranią. Tak wygląda ta grafika, jeśli chodzi o nie hejtuję, tu jeszcze jest na logo prawo moje logo. Tutaj mamy warstwę tekstową. Kolejna ważna rzecz. Photoshop to nie jest InDesign. Jeżeli ktoś się orientuje, w InDesignie jest to program do składu gazet i pracy na tekście w sposób wizualny i w sposób też graficzny. Oczywiście Photoshop daje nam duże możliwości pracy na tekście i efekty, ale trzeba pamiętać, że jeżeli składamy gazetę czy ulotkę, to praca z tekstem w Photoshopie, jeśli chodzi o tekst długi na ulotce, może być troszeczkę utrudniona.
tekst, jeżeli naciśniemy, o, może i tak, mamy tutaj T, czyli jak tekst, jeżeli naciśniemy tutaj, to mamy element menu związanego z tekstem, ale jeżeli naciśniemy literkę T, to też nam się ten element tutaj tych narzędzi pojawia. Na górze mamy rodzaje czcionek. Czcionki, które wgramy, automatycznie pojawiają się tutaj w Photoshopie. Ja dość ograniczyłem liczbę czcionek, bo jeżeli chcę, to na bieżąco poszukuję. Jest taka fajna strona, której też kiedyś na jednym chyba z warsztatów tata Darka opowiadał, że myślał, że to wszyscy o tym wiedzą, o takiej stronie, gdzie wpisze się wyszukiwanie czcionki i każdy wie, że może sobie znaleźć taką czcionkę, jaką chce. To chyba było 100 Fonts, czy DaFont, nie wiem, Łukasz, jakbyś mógł na czacie wkleić link do tej strony. I tam sobie ściągamy czcionkę, którą nam pasuje wizualnie i którą chcielibyśmy wykorzystać. Zobaczcie, jeżeli najadę, mam automatycznie podgląd tego tekstu, który tutaj stworzyłem. Tutaj też się wkrada taka zasada, jak, znaczy taki element jak zasady typografii, estetyka. Często widzicie sami w prezentacjach uczniowskich, ale często nauczyciele też robią ten błąd, że nie trzymamy się jednej czcionki. Nie trzymamy się czcionki, która będzie dopasowana swoją charakterystyką wizualną do stylu i myśli projektu. I często naprawdę to widzę w pracach uczniowskich, kiedy mamy projekt i ta czcionka jest piękna, ozdobna, mega po prostu zawijana, no ale ona niekoniecznie pasuje do projektu, ona niekoniecznie pasuje do tematu prezentacji. Kolejna rzecz, jeśli chodzi właśnie o to OM. Fajna czcionka, nie ma polskich znaków, nie wiem, bodajże PowerPoint zamienia automatycznie na inną czcionkę, więc mamy fragment tekstu, w środku OM, inna czcionka i potem znowu dalej tą czcionkę, którą wybraliśmy. Każdy z tych elementów tak naprawdę mógłbym zrobić na wiele sposobów. Photoshop pozwala projektantowi wykonać pewną czynność na masę sposobów. Ja wpisałem jeden tekst ciągiem. Tutaj mamy taką ramkę stworzoną, która rozszerza bądź zwęża nasz obszar pracy. I tutaj poszczególne fragmenty, partie tekstu albo powiększałem w punktach, czyli 60, 72, o, zobaczcie, 9 i wybierałem kolor. Chyba tu było 48, o. Mogę oczywiście zmienić kolor tego tekstu na zielony. Zobaczcie. I wygląda to w ten sposób. Na pewno też zwróciliście uwagę na elementy tutaj, które mamy, to jest tak jak w Wordzie, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej i wyśrodkowanie. Mamy wyjustowanie, jest to w Photoshopie, mamy okno akapity. Oj, wyłączyłem wzorki, biblioteka, ścieżki, widzicie, wszystko mi przeszło na drugą stronę, o, zobaczcie, ile jest dodatkowych wtyczek, już wam pokazuję, o, typografia. Nie bójcie się ilości i masy okienek i narzędzi, które się otwierają, bo one są po to, aby wam ułatwić pracę i doszczegółowić waszą pracę, wasz element, wasz projekt. To mi jest niepotrzebne, ja to pozamykam. Zobaczcie, to jest typografia i tutaj w oknie typografii będziemy mieli, jeżeli rozwiniemy elementy właśnie wyrównania, justowania, pogrubiania czcionki, żeby wszystkie elementy były dużą literą, zwiększenia światła, przestrzeni między tymi literami,
też spokojnie to zrobimy. Ja tutaj przypnę. I oczywiście skończony projekt możecie zapisać w wielu, wielu dostępnych formatach. Photoshop jest programem, który pozwala nam naprawdę zapisać w wielu formatach, do wielu przestrzeni roboczych, do wielu zewnętrznych programów. Jeżeli weźmiemy sobie plik zapisz jako, możemy zapisać wersja robocza, czyli ten nasz cały czas otwarty projekt, możemy do BMP, możemy zrobić GIF-a, JPEG-a, najbardziej popularny to format, w którym robimy zdjęcia aparatem, PDF, do RAW-a, PNG z przezroczystością, formatu Pixara, tak, tego Pixara, który tworzy animacje, TIFF, Targa, no naprawdę masa możliwości, EPS tutaj z krzywymi, no w zależności od projektu, kiedy się spotkacie, będziecie musieli różnych formatów wykorzystywać. Ja ten projekt zamknę, nie będę go zapisywał i otworzę wam kolejny, by pokazać możliwości, i które przygotowałem też właśnie pod względem szkoły i nauczyciela. To jest bodajże, jak dobrze będę pamiętał, a tak, plakat, plakat na Święto Niepodległości z Ignacym Paderewskim. I ten Ignacy Paderewski, jak tutaj widzicie na warstwach, to jest zdjęcie. O, to jest zdjęcie, które ma włączoną maskę. Maska to jest taka dodatkowa opcja, która pozwala nam zamalować dany fragment zdjęcia bez jego niszczenia, bez jego stratności. Na czym to polega? Maska działa na dwóch kolorach, białym i czarnym. Musimy przede wszystkim być tutaj na masce. Pędzel, czyli brusz. Ja zwiększę jego rozmiar. Może wezmę standardowy. O. Jeszcze powiększę. I zobaczcie, mamy kolor biały maski. Biała maska przywraca nam obraz, element obrazu, a czarna zakrywa. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Tutaj też nam pokazuje element. I ja w ten sposób tutaj w tym projekcie nie chciałem mieć całej ramki tutaj Paderewskiego ze zdjęcia, natomiast chciałem mieć uzyskać taki delikatny efekt. I w ten sposób tutaj go zrobiłem. Co jeszcze? Zobaczcie, ekran. Maska, zdjęcie ma funkcję ekranu. Normalny byłoby tak. No, nie jest to mistrzostwo, dlatego zmieniłem funkcję warstwy. Zobaczcie, jak zmieniam na ciemniejszy kolor. Kolor, funkcja warstwy też różnie wygląda w zależności od podstawy, jaką tutaj mamy. Ekran był dla mnie najciekawszym elementem. I tutaj też, zobaczcie, siły zostało dorobione. Tutaj mamy czcionkę. Akurat już jej nie mam wgranej, dlatego mamy w tej chwili taki błąd. Photoshop pokazuje, że nie ma tej czcionki obecnie w systemie. Mamy stworzone numery. Zobaczcie, to jest właśnie praca na warstwach. Ja mogę element graficznie sobie zmienić i niech, może teraz bym chciał tak, żeby wyglądała, albo może tak. Każdy element jest edytowalny, jeśli pracujemy oczywiście na warstwach i tworzymy. O. Tak wyglądał plakat, jeśli chodzi o elementy graficzne. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, która też została zrobiona, jest ulotka dotycząca Kościuszki. Tadeusz Kościuszko, 2017 rok, to był rok Tadeusza Kościuszki i to też był materiał przeze mnie przygotowany w Photoshopie,
na potrzeby mojej pracy edukacyjnej w szkole. Na historii uczniom rozdawałem takie lotki wydrukowane. Oczywiście pomijam, że to wszystko wiadomo z własnych kwestii finansowych, ale nie o to chodzi. Zobaczcie, tu też każdy element sposobu umieszczenia designu, jak ja to widziałem, elementów cytatów, prawda, Tadeusza Kościuszki, tych linii, to już kwestia estetyki, kwestia wizualnego elementu, jak chcemy to wykorzystać. Plakat Piłsudski, 11 listopada ulotka. To jest ulotka, która powinna mieć bardzo dużo warstw. Tak, jest to, zobaczcie, ilość warstw. Bodajże ponad 200 czy 300 warstw związanych z tym projektem. Nie będziemy każdej odznaczać i nie o to chodzi. Jest to ulotka formatu A4, która była zrobiona w tym roku na potrzeby, znaczy 2020 roku szkolnego. I też, no niestety nie zdążyłem jej fizycznie rozdać uczniom, ale została wysłana w formie PDF-a i JPEG-a. Uczniowie mogli sobie ją zatrzymać i wydrukować. No i tutaj każdy element, każda ta strzałka to jest jeden element i to jest jedna osobna warstwa, którą była stworzona. Oczywiście te warstwy możemy kopiować, tworząc kolejne. Ja trzymam klawisz Alt, w ten sposób kopiuję i w ten sposób tutaj to wygląda. Kolejną rzeczą, którą też chciałbym Was zachęcić, dlaczego chciałbym Wam zachęcić do używania tutaj Photoshopa, jeśli chodzi o pracę w edukacji, jest też ulotka, którą infografika, którą stworzyłem ze zdjęć, dotycząca powstania w getcie warszawskim w kwietniu na rocznicę. No i zobaczcie, to są stare archiwalne zdjęcia. Każde było zmieniane, jeśli chodzi o format. Możemy powiększać, zmniejszać, przekręcać w zależności od tego, jak ta kompozycja chcemy, aby wyglądała. Każdy element to jest tutaj osobna warstwa, logo, powiększamy. Zawsze dobrze jest, jeżeli pracujemy na dużym powiększeniu, jeżeli dokonujemy retuszu zdjęć, bo uznajemy, że no, pewne fragmenty nam nie pasują. Ja tutaj dokonam takiego szybkiego retuszu zdjęcia. Mamy coś takiego jak klonowanie stamp, to też pokazywał nam tata Darka. I zobaczcie, wybieram sobie próbkę, o, pyk, i już nie ma tego kamienia. O, powiedzmy, że chciałbym, żeby tego brudu też tutaj nie było. I to jest też ważne. Mamy coś takiego jak twardość pędzla. Twardość, czyli ten pędzel będzie twardy, jego końce tego pędzla będą bardzo charakterystyczne. Jeżeli weźmiemy sobie twardość na zero, to on będzie taki bardzo miękki na rogach i nie będzie widać tego przeróbki gryźnej, którą sobie robimy. Zobaczcie, wezmę sobie jakiś taki element, o tutaj zobaczcie, mamy taki element odcienia, zmniejszę prędzel, biorę sobie próbkę z, o, coś mi tutaj tablet zaczął szwankować, przełączę się na chwilę na myszkę. O, już jestem. Jeżeli sobie, o, zobaczcie, biorę Alt, próbkuję. O. Praca retuszera to jest i retuszu zdjęcia, w zależności od tego, co robimy, czy to jest rekonstrukcja starej fotografii z jakichś elementów połamań, czy koloryzacja, czy tak jak wspomniał to Sylwester, może trwać od 15 minut do 3 dni, 4 dni, naprawdę ileś godzin
dokładności, którą chcemy zrobić, jest no nie do końca realna, bo to wszystko zależy od projektu. Jeszcze tutaj zobaczcie. Jeżeli chciałbym na tym, żeby na tym murze troszeczkę lepiej to wyglądało. O. No dzisiaj mamy czasu na to, aby zajmować się retuszem bądź obróbką, rekonstrukcją, doprowadzaniem zdjęcia do dobrej jakości, bo na to super by był też kolejny webinar i chętnie Was zapraszam, ale zobaczcie, mamy stanę fotografii, tutaj mamy plamy wynikające z eksploatacji zdjęcia, które było później opracowane w wersji cyfrowej. W dużym wydruku no, byłoby to widoczne, natomiast tutaj im bliższa próbka, im bliżej pobieramy próbkę, tym jest to lepiej. Jeżeli chcemy mieć efekt, którego odbiorca no nawet nie zauważy, że coś tu było modyfikowane. Oczywiście im jednolita próbka, jednolity obszar, tym też lepiej się pracuje. No, szczegóły to też jest inaczej to wygląda i też inaczej się retuszuje. Ale jeżeli chcecie dokonać rekonstrukcji starych zdjęć szkolnego archiwum, jest to świetny program, który powinniście wykorzystać i który jak najbardziej do tego jest stworzony i który do tego służy. Kolejna, słuchajcie, ulota, o, to już jest JPEG, też jest element od początku do końca rysowany i projektowany przeze mnie w Photoshopie wraz z informacją edukacyjną, logiem, problemem używania z internetu, z kawałkami, to wszystko. Im więcej pracujecie, im częściej pracujecie, tym bardziej się zaczynacie orientować w tych narzędziach, które Wam są niezbędne i potrzebne do pracy. Bo jeżeli malujecie, to nie będziecie wszystkich warstw związanych z tekstem wykorzystywać. Jeżeli, nie wiem, dokonujecie retuszu zdjęcia, jesteście, prowadzicie element fotografii w tym momencie, no to niepotrzebne Wam są pędzle dotyczące. O, zobaczcie, tu nawigator mi się pootwierały wszystkie elementy z tych narzędzi, naprawdę sporo. Ja je tutaj Wam pokażę, o gradienty. I kolejna rzecz, Sylwku, jak tam z czasem, żebym się nie rozbiał za bardzo. Pokażę Wam pracę w Photoshopie na zdjęciu. Ja tylko dodam, 15 minut masz, tak więc wstęp był dłuższy, więc to zostało 30 po. Słuchajcie, pokażę Wam pracę przed i po Cornelia 0411 czyste, jeśli chodzi o pracę fotografa. Bo jak wiecie, no, zrobienie dobrego zdjęcia i kadru to jest jedno, a późniejszy retusz, o którym wspomniał Sylwester, to już jest inna bajka. Zdjęcie, które w oryginale wygląda w ten sposób, tak jak widzicie, jest to ostatnia modelka, bardzo sympatyczna, Cornelia, zrobione wtedy, kiedy jeszcze była zima i padał śnieg, wygląda w oryginale tak. Dla większości osób jest to już udany kadr, jest to już udane zdjęcie, natomiast ja chciałem uzyskać z tego zdjęcia, wyciągnąć jeszcze więcej, bo robiąc to zdjęcie miałem pewien zamysł, aby ono wyglądało ostatecznie w ten sposób. Ja Wam pokażę ułożenie jednego zdjęcia obok drugiego, o, efekt przed i no, mamy porozrzucane te wszystkie elementy, trochę chaos, o. Złapię. Przed i po.
klient był bardzo zadowolony, podobało mu się zarówno pierwsza wersja, jak i druga, ale jak zobaczył drugą, to powiedział, że wow, i innej nie chce. Teraz wam pokażę proces po szybkości edycji zdjęcia i jak to wyglądało. To jest to zdjęcie, nie, przesunę sobie na bok. To jest to zdjęcie. Ten projekt finalny zamykam. O. Zobaczcie na jakość tego zdjęcia. Ja mogę sobie spokojnie powiększyć bardzo dokładnie. Jeżeli zobaczycie opcję nawigatora, ja go tutaj znajdę. O, jestem w fragmencie zdjęcia, dość małym, a spokojnie mogę sobie tutaj każdy szczegół i element zobaczyć, otworzyć, wyostrzyć, jeżeli byłaby taka potrzeba. To też jest element robienia zdjęcia i jakość tego zdjęcia, ale jeżeli stwierdzę, o, dobrze, to jeszcze za chwilę. Tu nie mam wszystkich warstw włączonych, jeśli chodzi o to zdjęcie, ale rozjaśniłem czapkę, czyli podkręciłem biel, rozjaśniłem lekko tutaj zęby. Nasz tył został zblurowany, czyli mamy taki efekt zamglenia, nasze tło. Dodałem tutaj blask słońca z prawej strony, tak jak modelka patrzyła. Zobaczcie, tutaj mamy to wyblurowanie. Nie wiem, czy na wersji takiej live'owej będzie widać. Ale jeżeli chciałbym, słuchajcie, poprawić jeszcze jedną rzecz. Ja bym chciał poprawić na przykład, że uważam, że ma za dużo tutaj tego śniegu nasze zdjęcie. Tworzę sobie nową warstwę, tak żeby innych nie zniszczyć. I tutaj sobie stworzę główną. No i oczywiście biorę stemp, czyli to stemplowanie, o którym już wspominałem. Zobaczcie, powiększam sobie, biorę próbkę i o, tyk. I w ten sposób dokonujemy retuszu. Dlatego retusz trwa długo, bo jest to praca mozolna, jest praca na szczegółach, na elementach zdjęcia. Zobaczcie, przed i po. Nie widać tych elementów tego śniegu. O. I mamy piękne zdjęcie z piękną modelką. Oczywiście jest to dziecko, dlatego nie ma aż takich dużych elementów, gdzie trzeba retuszować skórę, żadnych zmarszczek niepotrzebnych i tak dalej, i tak dalej. Zostały jej dodane tylko kolory tutaj na polikach, żeby wzmocnić element zimowy. Jeśli chodzi o to zdjęcie, to tutaj już zamykam. Kolejna rzecz, gdzie chciałbym, żebyście byli zainteresowani i jak ja to wykorzystuję w szkole. Mamy stronę internetową szkoły, gdzie mamy banery, ale też na pewno macie banery i różnego rodzaju przedsięwzięcia związane w szkole. I proszę. Baner dotyczący zdrowych i wesołych świąt też przygotowany w Photoshopie z poszczególnych elementów, gradientu, czcionki, elementów tutaj dekoracyjnych. Cyberprzemoc też, nie pozwól się ściągnąć na ciemną stronę internetu, mamy love, hate i zobaczcie tutaj, co bym chciał wam uwidocznić ten element, zobaczcie, biorę, o, nowa warstwa, żeby nie niszczyć tego oryginalnego projektu, kolor wezmę sobie, o, fioletowy, wezmę pędzel, mam, zostawię właściwości tego pędzla, o, zobaczcie, tutaj w tym fragmencie napisu mamy warstwy, mamy to przenikanie warstw, o którym tutaj wspomniałem. Zobaczcie, jak to pięknie i fajnie wygląda w tym projekcie, gdzie mamy hate i love.
O, wyłączam. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o... To jest taki element regionalny. Chciałbym tutaj pokazać, jako że jesteśmy wraz z Łukaszem z Radomia, no to mam tu przygotowane pewne grafiki, na którymi naprawdę siedziałem wiele, wiele godzin. Są to takie grafiki pokazujące najważniejsze budowle z Radomia. Mamy katedrę, mamy archiwum państwowe, mamy resursy i mamy dom Gąski i Esterki. Dla kogoś, kto mieszka w Radomiu, to są to elementy, które są rozpoznawalne od razu. To też zostało wykonane w Photoshopie dla dzieci, dla uczniów klas ósmych. Zawiera no, dość sporo warstw, dość sporo elementów, gdzie no, każdy element, każdy ludzik, i tutaj akurat jest już włączony w grupy, ale wcześniej przygotowałem osobno każdy element, policzyłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jest to też praca czasochłonna, ale dająca naprawdę mnóstwo satysfakcji. Zdjęcie możemy powiększyć, zmniejszyć. Częstym elementem i częstą pracą, którą wykorzystuję w Photoshopie, jeśli chodzi o elementy nauczycielskie, jest podanie zdjęcia i zwiększanie bądź zmniejszanie jego rozmiaru. Często mamy z tym problem, jeśli chodzi o pracę na stronie internetowej, wstawienie do projektu. Powiedzmy, że jeszcze raz wezmę, zobaczcie to zdjęcie. No i musimy wstawić na stronę internetową, tylko patrząc na jego właściwości, no jest ono za duże. Jest to 38 cm, no patrzę na piksele, no 1080 zdecydowanie. Co robię? Wystarczy 400 automatycznie. Zobaczcie, mamy zaznaczone proporcje. To znaczy, że jeżeli zmniejszamy szerokość, to i wysokość też jest proporcjonalnie do zdjęcia zmniejszana. Jeżeli wyłączymy ten haczyk, a zmniejszymy sobie tylko tutaj szerokość tego zdjęcia na 200, zobaczcie, co się dzieje. Photoshop nam daje podgląd, że będzie to zdjęcie wyglądało w ten sposób. Włączamy sobie element proporcji i już mamy zdjęcie zmniejszone. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, jak krok po kroku dokonywać zmniejszenia saturacji, jasności, kontrastu zdjęć waszych projektów, co to są poziomy, jak one działają, w jakim celu je stosujemy w fotografii, korzystując z Photoshopa, korekcję kolorów, retuszowanie. No jest tego naprawdę mnóstwo, jest to bardzo przydatne narzędzie, a na sam koniec takiej prezentacji, dlaczego warto korzystać z Photoshopa, pokażę wam, mam nadzieję, że będzie jakaś taka ładna notatka wizualna, którą przygotowuję, no są to zapisy z prowadzenia lekcji. Zapis, jeśli chodzi o, zobaczcie, jeśli chodzi o, prowadziłem lekcję z piątą klasą, podsumowanie starożytnego Rzymu i wszystko na bieżąco było przeze mnie na tablecie, tutaj w Photoshopie rysowane, pisane po kolei. Jest to praca z grafiką. Dzięki temu, że sprawnie i szybko posługuję się w Photoshopie, przygotowałem tutaj grafiki, które włożyłem do projektu i na których malowałem, które też są na warstwach. Zaznaczałem ważne elementy tego Photoshopa, co jest danym elemencie ważne, kim są dane postacie. Tu omawialiśmy sobie architekturę starożytnego Rzymu. Malowanie na zdjęciach, rysowanie bezpośrednio, no jest to wspaniała rzecz i tak wygląda o notatkę, jeśli chodzi o próbnik kolorów, jest z boku, nie musimy machać, szukać farb, co i jak, mamy to wszystko obok siebie, kwestia ułożenia, które no w tej chwili się totalnie rozjechały paneli, ale to jest kwestia naszej pracy, no, przed i po zdjęcie. Skutki II wojny światowej, klasa ósma, Norymbergia, skutki II wojny światowej,
zobaczcie, wszystko kolorystyczne i jeżeli uczeń chce, ja to zapisuję jako JPEG i wysyłam mu w formie powtórzenia. Bizancjum, proszę, elegancko, raz, dwa, trzy, też tutaj zrobione. Naprawdę bardzo zachęcam jako nauczyciel, jako fotograf, jako grafik do tego, abyście zaczęli poszerzać swoje umiejętności i chętnie korzystali z Photoshopa. Ja mam za mało czasu i nie jestem w stanie wam wszystkiego pokazać, kadrowania, przycinania zdjęć, tyle ile mogę tutaj w tym krótkim czasie. O, zobaczcie, kadrowanie. Chcemy wyciąć dany fragment z grafiki, zostawić tylko ten element. Proszę, coś, co jest często też wykorzystywane jako nauczyciele, żeby skadrować dany element w rysunku, w zdjęciu, w projekcie. Nie bójmy się tego Photoshopa, bo on nie jest trudny. On jest stworzony do tego, abyśmy nasze projekty jako nauczyciele robili w sposób profesjonalny, wykorzystywali nasze umiejętności, pogłębiali nasze umiejętności, a ilość, w jaki sposób i co robimy, jest naprawdę nieograniczona. Sylwku, tyle ode mnie. Czy są jakieś pytania z czatu, czy oprócz naleśników? Już jest. Powiem, już się podłączam, tylko... O, super notatki. Reagowałem. Naprawdę, słuchajcie, jeśli chodzi o te notatki wizualne, my wiecie, że ja prowadziłem, będąc przy tablicy w formie zdalnej, zawsze rysowałem tam na tablicy markerem i dalej, więc przechodząc na zdalne, nie wyobrażam sobie prowadzenia w formie tylko mówienia, tak? No, jestem też osobą ekspresyjną, więc ja musiałem coś rysować, malować, pokazać, a przez to też zaciekawiamy uczniów, no bo ta lekcja nie jest lekcją monotonną. Teraz... To ja tylko dodam, Darek, bo mamy fajny komentarz z Facebooka, to wcześniej już nie chciałem cię przeszkadzać, że wiemy, że lotnisko jest w Radomiu, to tak a propos chyba tych twoich prac na tym. Tak więc tutaj jeszcze Łukasz coś przy okazji pisze. Natomiast ja tak, w pierwszym linku udostępniłem wam link do certyfikatu, to jest to pierwsze, co przyleciało. W drugim linku podsyłam wam wydarzenie, jakbyście byli zainteresowani dalszą kontynuacją Photoshopa z Darkiem na webinarze zaawansowanym. To jest link do wydarzenia na Facebooku, tam się wszystkiego dowiecie. Tam też jest link notabene do zapisów, jeżeli chcielibyście się zapisać. Taki webinar będzie 10 lutego. To od razu mówię i czekajcie, szukam trzeciego linku, tak to jest, jak się ma na otwierane tych zakładek, a trzeci link to już jest bezpośrednio link do strony, gdzie można po prostu się na ten webinar zapisać. Patrzę, co Łukasz, to coś Łukasz o śniegu. Tata Łukasza ostatniej rozmowy, kiedy ja mu mówiłem, że ma wynieść śmieci, teraz on mi się odegrał. To już tak szczerze mówiąc, tego nie pamiętam. Natomiast ostatni news chyba na koniec, muszę to zakończyć. Co prawda nie jestem autorem tego, natomiast taka ciekawostka, znaczy zachęcam was, żebyście sobie weszli w te linki i zobaczyli. Także pamiętajcie o certyfikacie, jeszcze raz go udostępnię. Natomiast żegnam się z wami taką ciekawostkę, że już nieoficjalnie znamy datę powrotu do szkół. Darek dzisiaj się dowiedział jako jeden z pierwszych, słuchajcie. To będzie dokładnie 29 lutego, kiedy wrócisz, Darku, do szkoły. Pamiętaj o tym, tak więc tak. Słuchajcie. Wykonuję projekt za projektem, każdy dzień pełen pracy, więc na pewno będę myślał, że jest dzisiaj 29 lutego. Lutego, właśnie pamiętaj, nie stycznia, tylko lutego. Lutego i stanie tak się.
Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Darek już idzie wynieść śmieci. Nie wiem, jak u Ciebie, u mnie dzisiaj choinki zbierali. Ja jeszcze mam. Ja czekam na księdza. Ja powiedziałem żonie, że dopóki nie przyjdzie ksiądz po kolędzie, to choinki nie wyrzucę. I tak jak Darek wpadnie do nas na wiosnę, bo namawiam go, żeby zrobił jeszcze webinar o Snapseed, gdzieś w okolicach kwietnia, maja, jak krokusy będą, taki jest plan, to u Darka dalej będzie stała choinka, bo księża po kolędzie nie chodzą. Podobnoż. Tylko trzeba iść do kościoła, więc choinka na plecy i na mszę dla swojego. Pamiętajcie, Darek mieszka w bloku, więc twój blok, nawet nie twój dom, tylko twój blok ma pewnie o którejś godzinie mszę. Ja jeszcze tak wrócę do tematu. Słuchajcie, naprawdę namawiam do tego, abyście 55 zł na 60 zł w zależności od kursu euro z Lightroomem i Photoshopem za oryginalną wersję. To nie jest duży wydatek, jeśli chodzi o miesiąc. Spójrzcie na to, ile będąc w szkole stacjonarnie kosztują nas dodatkowe materiały, które z własnej kieszeni kupujemy do tej edukacji. Skoro tam nie przenosimy środków finansowych, to przenieśmy nasze dywidendy na tą wersję online i poszerzmy swoje umiejętności. Ja też prowadzę takie koło dla ósmoklasistów z Photoshopa, z podstaw. Dzieciaki są naprawdę zajarane tymi umiejętnościami, bo oni chcą stworzyć na YouTubie swoje logo, swoją stronę startową, jak coś streamują. Patrzą, wzorują się na YouTuberach, na poważnych i dobrze zrobionych projektach i też chcą tego samego od siebie. I naprawdę możecie dać im szansę pokazania pracy dzięki doświadczeniu, które zdobywacie, które macie, jak dany projekt zrobić profesjonalnie, począwszy od stylu, estetyki, a skończywszy na eksportowaniu, zapisywaniu tego pliku. Łukasz tworzy grę interaktywną dotyczącą tutaj naszego miasta Radomia i też sporo korzysta z Photoshopa, jeśli chodzi tutaj o te elementy. Ja widziałem niektóre projekty, które są wykonywane właśnie w tej grze. No i tutaj no, Photoshop to jest gigant. To jest naprawdę program, który Wam się w obecnej sytuacji, jeżeli nawet nie jesteście fotografem, no to do takich wspaniałych notatek wizualnych przyda. Dobrze, ja tylko jeszcze powiem to, co napisałem. Nagranie będzie ogólnie transmisja na profilu fundacji i na profilu naszego partnera technologicznego czy mentora. Już jest i tam można sobie ponownie będzie obejrzeć, natomiast nagranie wrzucam jutro w trakcie lekcji zdalnych, bo rano mam akurat lekcje zdalne i wrzucę to na YouTube'a mentora systemy audiowizualne, bo tam też, słuchajcie, od ponad 3 lat wszystkie nagrania zamieszczamy, więc nawet już nie zmieniamy na inny profil, tylko zaglądajcie tam. Tam też sporo materiałów z poprzednich webinarów, wiele do tej pory pozostaje aktualnych, naprawdę. Ostatnio jak liczyłem, to już jest ponad 100 filmów, przeciętnie ponad godzinę każdy, więc tak jak dobry serial, nie wiem ile, znaczy moda na sukces to może nie, ale przebiliśmy na pewno Dom z Papieru, czy chociażby Uwięzione, tak więc. No ja ostatnio sezon Wikingów oglądałem chyba. I Wikingów też 6 sezonów przebiliśmy, ja ostatnio skończyłem Lupę, właśnie na Netflixie, dość szybki chyba, z 6 odcinków i ale tak jakby skończył się tak, że wiadomo, że będzie dalej. Tak więc dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że spędziliśmy ten czas kreatywnie. Zaraz ktoś może sięgnie, coś pokombinuje w Photoshopie. Pozostaje niedosyt. I już chyba teraz mogę Was zaprosić w lutym kolejne fajne webinary, które nas czekają. Będzie między innymi właśnie Łukasz, który pojawi się z cyberbezpieczeństwem z okazji DBI, czyli Dnia Bezpiecznego Internetu. To będzie 8 lutego, a wcześniej Monika Kapuśniak. Oj, nie pamiętam, co ta Monika miała, ale Monika to zawsze ma bardzo fajne, ciekawe tematy. Tikowe, tak więc bardzo Was zapraszamy, a 8 marca chciałem namówić Darka, żeby zrobił jakiś tam taniec, zatańczył czy coś takiego, ale nadal stawia opory, więc będziemy o tym rozmawiać już w gronie Darek i Łukasz. A jeżeli chcecie zrobić fajnego mema, to Photoshop też się przyda i umiejętności. Do memów również. Dziękuję Wam bardzo.
I wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień, w poniedziałek.